Witam wszystkich serdecznie bardzo w kolejnym Faction Focusie. Pod nieobecność podcastów e, z powodów różnych e, wziąłem na swoje ramiona próbę oceny, wyrażenia, opinii odnośnie e, Faction Focusów, które pojawiają się codziennie na nie ma codziennie, na Warhammer Community. Oceny ich z tego co widzimy, w stosunku do innych, umieszczenia ich na tierliście, powiedzenia kilka słów co się zmieniło co, czego możemy się spodziewać, jak to wszystko wygląda. Dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, jest to moja opinia, prywatna, nieprofesjonalna. Jeśli ze mnie zgadzacie, zapraszam do komentarzy. Jeśli o czymś zapomniałem, zapraszam do komentarzy. Jeśli nie mogę mieć tej opinii, nie zapraszam do komentarzy. Będę miał opinię. Zwłaszcza jeśli są błędne. Druga sprawa, oceniamy trochę w ciemno. W ciemno, bo nie wiemy. Wszystkiego, w ciemno, bo nie znamy wartości punktowych, w ciemno, bo nie znamy pełnych zasad jakby w indeksie i w ciemno, bo nie znamy kodeksu, nawet nie wiemy, co będzie w kodeksach, czy tam będą dodatkowe detachmenty, czy army rule się będzie zmieniał, czy wartości punktowe nagle będą spadać, co będzie się działo w ko z kodeksami, kompletnie nie wiemy, dopóki nie pokażą albo, e, znając Warhammera, dopóki nie wycieknie pierwsze z nich. E, kilka frakcji omówiliśmy sobie do tej pory, dzisiaj padło na nekronów. Jeśli chodzi o necronów, znamy zarówno Army, jak i Dutchman Rule, znamy dwie jednostki, znamy Stratagem, znamy jedną broń. Zaczynając od, od początku, ich Army Rule jest oczywiście Reanimation, reanimation Protocol, SADA chyba to jeszcze im nie ma od początku. Na koniec każdej naszej komand fazy, naszym, naszym wciąż żywym, żywym oddziałom wracają D3. I te wracające łundy e, wskrzeszają nam oddziały, oddziały, przepraszam, jednostki, znowu źle, modele. E, to znaczy, że załóżmy, nasz, e, nasz model ma dwa łundy, w oddziale, który startował jako 10, ale zostało nam 9 i ranny. Wraca nam 3 łundy, więc oddział nam wraca full do zdrowia. Jedna rana leczy tego jednego rannego, a dwie wracają nam do fulla. Brakujący model. Świetnie. Mamy znowu w komplecie, mamy znowu starting stref Oczywiście, jeśli już mamy w pełni zdrowy oddział, to nic więcej nie wraca. E, I tu jest kilka opinii. Jeśli dobrze się orientuję, generalny konsensus jest taki, że jest to lepsza wersja tej zasady. Jest to zasada, która wchodzi zawsze. Jest to zasada, która e, jej, jakby ten sufit i maksymalny pułap jest słabszy. Bo zawsze wraca tylko D3. Jest to zasada, która. Nadpisuje zasadę Nekrodermis, która leczyła chyba zazwyczaj jedną ranę, może przy niej w dużych, dużych jednostkach D3. Więc sprawia, że ta zasada nam jakoś e, po prostu nam wypada. E, ale ogólny konsensus jest to, że jest to bardziej statyczne, że to zawsze wchodzi, że oddziały nie musiały być zniszczone w tej fazie, i tak dalej, i tak dalej. Sprawia, że po prostu jest to lepsza wersja zasady. Miałem opinię, że jest, że jest gorsza, przez to, że właśnie, że tak żadne. E, może nie, nie tak rzadko, tak mało potencjalnie może wyleczyć. No, D3 rundy to jest bardzo mało. No ale to jest D3 rundy na każdy oddział i nie zapominajmy, będą jakieś interakcje z tym wszystkim. E, jeśli dobrze pamiętam, mają aż dwie jednostki, które co, coś z tym robią. Mają chyba specyficznego kryptek. Trzy w teorii. Specyficznego krypteka. Relikt na Overlordzie, znaczy oczywiście to mieli. Nie, nie, nie wiem, czy będą mieli. E, relikt na. Overlordzie i jeszcze ten taką dużego walkera, który miał promień wskrzeszający. Um, czy on będzie wybierał oddział i na przykład zwiększał, maksował albo zwiększał do D6? No zobaczymy. No ale potencjalnie właśnie może bardzo fajne mieć interakcję z tym. Może być jednak e, mocniejszy. No i oczywiście to idzie z tym trendem, że teraz wszystko jest niezwykle ciężkie do ściągnięcia, niezwykle wytrzymałe. I jeśli nie ściągniemy czegoś raz, a dobrze, to, to się wróci do nas. No i Przykładowo, weźmy sobie taki oddział nekrońskich wojowników, jeśli przypadkiem zostanie on z jednym modelem, to ja jako władca, nek władca takiego nekrona, to mnie każe mu się wycofać całkiem do tyłu, on, on już nie ustrzeli, nie będę go tam pchał do przodu, ja go wyślę na Objective na bazie, żeby tam sobie wrócił jeszcze modele, o czym za chwilę, a może nie na bazie, ale przynajmniej z tyłu. I może w piątej turze, niech pójdzie do przodu i tam już nie jeden nekron, ale dziesięciu nekronów ustrzeli, co ma ustrzelić. I Rule jest bardzo fajny, bardzo prosty, choć też e, troszkę potencjalnie niebezpieczny, jeśli w oddziale jest na charakter, a oni mają dużo charakter, dużo opcji charakterów czy tanich, niekoniecznie, ale dużo charakterów mają, e, oddział ma pusami do hitola poza innymi premiami, które oczywiście charakter daje bardzo, fajn, bardzo fajny. Bardzo fajna umiejętność, która co prawda nie będzie wchodzić zawsze, ale będzie wchodzić moim zdaniem, często. jeden, jeden Jedna uwaga noś tej umiejętności, plus 1 do hitrolla się nie stakuje. Znaczy, stakuje się, ale wciąż modyfikacja ostateczna zawsze może być tylko o 1, tak jak było w dziewiątej. Po prostu pytanie, ile innych umiejętności, ile innych rzeczy będzie dawało to plus 1, ale też z drugiej strony to potencjalnie może jakoś negować karę do Indirect Fire i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o jednostki, to zobaczyliśmy Monolith. Monolith straszny, dawne 14, Wundu 20, wytrzymały chopak, oczywiście Deep Strike. Ranimation protokół również ma. I ma też Eternity Gate, który pozwala nam teleportować jednostki. Eee, no i trochę chyba osłabł w porównaniu z swoją pierwszą wersją, ale jest solidny, jest fajny, jest wytrzymały, dobry zasięg, dobre cechy na broniach też, oczywiście. O, przybliżę tak, żeby było to bardziej widoczne, mam nadzieję. Mamy System Hits na Defrayu, których ma cztery. Ma albo Defrayę, albo Ma Gauss Fluxy również cztery. lethal Hits, więc wtedy teorii możemy nie patrzeć na, na siłę. Rapid Fire 3, AP 1, damage 1. Cóż, defray jest solidny na pojazdy dzięki obrażeniom. Na siłę możemy nie patrzeć, gdyż Lethal Hit sprawia, że szóstki są auto-wundami. To działo na bliskim zasięgu nie ma trzech, tylko ma sześć więc będzie bardzo łatwo te rzucki no i myślę że pojazd też będzie dobrze ciął Choć to jest biorąc pod uwagę damage to jest przeciwpiechotne no oczywiście Defrey też ma na hit hits D3 na swoim ataku szkoda tylko że ma pojedyncze No ja też pamiętajmy że to no, jest to jest mocniej, mocne działo no 12 sporo AP 4 to już już nie mówię damage tylko taki troszkę losowy może D3 plus 4 nawet D3 plus 3 myślę, że byłoby lepsze tutaj. No i Portal of Exile. Taki um, tylko wspierający atak, choć w sumie dobry przeciw. przeciw e, dobry przeciw Space ma profil, więc, więc jest ok. A jednostka, która moim zdaniem jest ciekawsza, to jest oczywiście oddział Nekronu Warriorów, e, który movement ma niestety 5, ale to jest standard. Tak, 4 modów 1, safe 4. Więc ok, okej. Ship 7. E, trochę niski, jak na Nekronów przyznam. I trzeba raczej na 6, no ale nawet i zasady ich broni nie są istotne. The number is legion jest ciekawym, gdyż jeśli wchodzi protokół reanimacji, to on wchodzi na d6 zawsze, a jeśli są na obiektywie, to wchodzi na d3 plus 3, więc tu już mamy ten, tą reanimację znacznie potężniejszą. No i pamiętajmy, że to myślę, że będzie boostowane jeszcze przez te wszystkie jednostki wspierające, które jakoś interakcje z tym re protoko protokołem reanimacji zawsze. Miały. Profile broni. Mm, mm, mm. Myślę, że to są raczej bronie przeciwpiechotne. Nawet ten ciężki, cięższy wariant, czyli Gauss Reaper, um, który ma tą siłę 5, um, myślę, że wciąż naprawdę jest bronią raczej um, Skitarii, raczej Guardia niż Spaceman. No jednak AP-1, damage wciąż 1. Dużych obrażeń warriorzy nie zrobią, no i oni raczej nie są po to, oni są raczej, żeby wytrzymać, kontrolować te markery, udawać, że. Udawać, że nekronów jest dużo. Podczas gdy to inne jednostki, myślę, że będą robić swoje. To właśnie tutaj mamy oczywiście bronię. I już widzimy, że dużo lefelhiców na, na broniach nekrońskich. Zobaczymy, czy nie. Na Doomsday kanonie tego nie mamy. No Doomsday Canon 72 cale to jest bardzo duży zasięg w tej edycji. No i oczywiście taka typowa broń przeciwpancerna. Bardzo dobra. Jeśli model się nie ruszał, czy jeśli ko korzystał z tej premii, heavy, czyli trafia na dwójkach to dostaje jeszcze dodatkowo devastating wounds czyli przypomnę szóstka na woundzie sprawia, że to się zamienia w mortale, czyli te APS tak naprawdę tutaj bardziej chodzi o omijanie inwów wtedy niż e, omijanie save'a kompletnie bo i tak większość, no nie, bo większość pojazdów prawdopodobnie by na szóstce tutaj no i oczywiście blast, czyli tych ataków też będzie mieli całkiem sporo moim zdaniem e, pokazali jeszcze spear of the void dragon antywielku 2 bardzo mocne na tym etapie ta większa siła to są chyba głównie potwory i prymarchowie, którzy też są potworami więc, więc, więc no, ataków tylko mało tylko piątka, no i ten obszarowy bardziej no, bardzo fajny, AP troszkę za małe więc pod uwagę damage, no ale jest git pokazali też oczywiście strategem, który sprawia że siła naszej broni w mele wzrasta o jeden, i dodatkowo, jeśli w oddziale był dowódca, to AP również wzrasta o jeden. I tu już właśnie myślę, że nawet ci warriorzy sw ro sw ro swoje robią, no bo mamy wtedy siłę 5, więc jest sobie łatwiej. Na gwar nie wpływa, no ale AP, więc 1 na pewno pomoże gwarzom. No i też pamiętajmy, że mają wtedy jeszcze plus 1 do trafienia, więc trafiają na trójkach, więc wtedy się fajnie robi. Liczba ataków tylko jakaś taka mała. Myślę, że tutaj zasługują na. Na dwa, nawet tak zwykli warriorzy. Ok, gdzie byśmy umieścili nekronów na tym naszym, naszy, na tej naszej o, na samym końcu. Ciężko powiedzieć. Nic tak nie skrzyczy. O, to jest mocne. Nic tak nie krzyczy. O, to jest słabe. Nie podoba mi się. Trochę warriorzy wydaje mi się być odrobinkę za słabi. Musielibyśmy zobaczyć jakąś inną taką w miarę tanią jednostkę, jaki ma zasięg, jaki ma damage output, no i mortality by na przykład dużo nam powiedzieli, bo to jest taka niby ciężka broń, no, tak naprawdę to jest ich główna broń. No w teorii ich Gauss Flayer jest lepszy niż e, zwykły Bolter. W teorii jest taki jak e, Bolter house Space Marines, więc to powinno sprawiać w teorii... za dużo w teorii, choć mówimy o teoriach. To powinno sprawiać, że raczej powinien być tak razem, razem z tutaj. No ale pozostałe rzeczy na, na tych warriorach już nie zachęcają. No jasne, jak ich nie ściągniemy, to, to wrócą. To wrócą w dużej liczbie, ale ściągnąć jest ich w miarę łatwo. Ściągnąć ich jest tak samo łatwo, jak ściągn znaczy ściągnąć ich jest łatwiej niż Space Marinesów. Żaden bohater pokazany kombo nie robi. Jasne, nie mają dużo rzeczy, które właśnie z bohaterami combo będzie robić. Strategem i detachment ability um, Ale za mało widzimy Czy to znaczy, że zaschułem na B? No nie, nie powiem, że są gorsi niż Marines, nawet teraz Są nawet pewnie raczej lepsi niż spacemanisi teraz Oczywiście mówię, koszty punktowe tutaj swoje, swoje zrobią, immortale swoje zrobią No i jakaś dedykowana jednostka do mele Swoje zrobi, co my mamy? Mamy Fade ones że w teorii nie powinni chodzić z charakterami, więc oni odpadają. No a potem mamy. A, mamy teorii tych niszczycieli, ale znowu mamy jednego wellorda, który mógłby z nimi chodzić. Mam no, on jest pod mele, ale też jest troszkę droższy. No to mamy Lichgardów. Liczgardzi chyba nawet tuż po przemierze kodeksu w dziewiątej edycji byli bardzo mocni, a potem nagle spadli. Na szczęście już nie mówimy o kolach, nie mówię nie mówimy o jakichś komplikacjach. No. Wiemy, że termosy chaosu będą mocne. Nie wiemy, jak mocni będą blecz gardzi. Czy na przykład będą mieli taftę 5 czy będą mieli Movement 6. Jestem ci? ci. Czy będą mieli save'a na trójce? Czy będą mieli wbudowanego inwa? Czy będą mieli jakąś reakcję z protokołami dodatkową jeszcze też właśnie tutaj? Czy może będą przyrzucać wound role jako ich główną umiejętność? Jaką premię daje Overlord? Dużo myślę, że nie wiemy, ale myślę, że będzie dobrze. Myślę, że będą tutaj. Myślę, że w tym momencie. Ach, ja sobie. Myślę, że na razie. Myślę, że tak. Myślę, że tak, be, tak będzie. Mam, mam nadzieję na nekronów. Nekroni wyglądają na cool. Wytrzymało, co tutaj jest, co jest już obecne w tej edycji, wytrzymałą, fajną frakcję. Wasza opinia, drodzy widzowie? Jeśli się nie zgadzacie komentarze, jeśli się zgadzacie komentarze, jeśli mówicie Max, przestań robić tą serię, również komentarze. Czy wysłucham komentarze? Tak. Choć. Jeśli teraz powiecie, że mam przestać, to przygotujcie się na to, że cokolwiek jeszcze mam nagrałem danego dnia, no niestety zostanie opublikowane. Także do usłyszenia jutro, gdy będziemy omawiać, jeśli dobrze pamiętam, nie gwardię. Gwardię sobie stawiłem na później. <gryw> Także do usłyszenia.